Dzień dobry, ja jestem Nerwaryn, kolejny odcinek ZDOA, tym razem Singed, albo Singed, nigdy nie wiem do końca jak jeszcze wymawiam, także ja wolę Singed mówić, ale wolę Singed, w sumie Singed się powinno po polsku czytać, nie wiem, ja mówię Singed, to jest chyba po angielsku, tak mi się wydaje przynajmniej, tak żeby ktoś się nie irytował, ja mówię Singed. Postać, którą za cholernie potrafię grać, także będzie ciekawie na pewno, zwłaszcza, że gram w Riven. Także liczę na to, że to nie będzie Riven jakiś mantry, bo jeśli będzie, to dostanę okrutny, okrutny oklep. Nigdy jakoś tak za bardzo tego Singeda nie... Czy, no nie, sobie powiedziałem Singeda jednak. No dobra, nieważne. Nigdy jakoś tak bardzo tego Singeda nie ogarnąłem. Nigdy nim nie grałem, także będzie słabo, bo ze swojego czasu właśnie mainowałem topa, dawno, dawno temu. Ale Singeda nigdy, po prostu nigdy nie chciałem się nauczyć, nigdy nie potrafiłem tym grać, także może być fajnie. Może, możliwe, że dostanę oklep. Nie sprawdzam sobie, nie sprawdzam tego, co tam gościu ma tą Rivenką, bo nie ma co. Ogólnie często ludzie robią coś takiego właśnie, że wchodzą sobie tam na jakieś OPGG czy coś w stylu. No nie, no znowu, jak na poprzednim nagraniu. Gość, no ile można wiercić? Jezu Chryste. Że wchodzą sobie właśnie na początku gry, patrzą, że gościu ma jakąś dużą dywizję i przez to grają jakoś tak, wiecie, bardziej defensywnie w zaśmie stylu, także chyba nie ma sensu, tak myślę, chociaż nie wiem, znaczy można tak z ciekawości, żeby wiedzieć czego się spodziewać, ale niekiedy sobie ludzie właśnie taką psychiczną blokadę robią na siebie przez to, że właśnie wiedzą, że o kurde, ten gościu jest lepszy ode mnie, a tak jak nie wiecie, że gościu jest lepszy od was, to po prostu gracie tak, jakbyście grali na równego siebie, także taka opcja. A standardowo mówię, znaczy przypominam, żeby kciuka zostawić, suba zostawić, życzę jego oglądania. Czemu ten gość tak się długo ładuje? Jesteśmy na łeście. Znowu na iście nie mam Singeda i no nie mam też skina, a tutaj nawet miałem dwa skiny do Singeda, więc wybrałem chyba ten fajniejszy, ten mi się wydaje. Ten zimowy, a miałem jeszcze taki fioletowy, bym powiedział. Nie wiem jak on się nazywał niestety. Więc musimy czekać. I w ogóle widzę, bo tak od razu mówię, że ten odcinek jest od razu nagrywany po Sajonie. I ten sam Gangplank, który był ze mną w drużynie, teraz jest w drużynie przeciwnej. No, wcześniej się nie za bardzo popisał, więc mam nadzieję, że w tej grze też nie będzie zbyt dobry, bo jest w drużynie przeciwnej. Ale wiadomo, gram oczywiście normalka, nie powiedziałem tego, także no. No bo na rankedzie nie ma po prostu szans, żebym Singeda wyciągał. Rzadko kiedy ZDA jest nagrywany na rankedzie. Chyba, nie wiem, z dwa odcinki można grałem na tym. Jak będą jakieś postacie, które oczywiście sobie ogarnię, no to wtedy jest szansa na to, że będzie na rankedzie, ale to mało, mało. Nie wiem co, kurczę, nie pamiętam teraz kolejności tych czempionów. Nie wiem jaki czempion następny będzie i czy mogę nim zagrać, czy coś niedługo będzie. Coś tam, jak coś będzie, to pewnie będzie na rankedzie. Dobra, dawaj, gościu, ileż można? Na łeście zazwyczaj właśnie się tego szybciej ci ludzie się przydują. Na iście się niekiedy czeka naprawdę długo, ale na łeście to niekiedy nawet i, nie wiem, 6-7 sekund się czeka naprawdę. Więc to jest super, ale tutaj akurat ktoś nie popisał. I robimy oczywiście tego. Władcę Pierścieni. Od razu, ostatnio nawet na tej LCS-ach tego Singeda wyciągali. Więc ciekawe. Ale ja od razu mówię, ode mnie się Singeda nie uczcie, okej? Okay? Tak zróbmy. Ja nie potrafię tym grać. Derwar, jedno się ma. To jest to W, to dobra, okej. Okay. What? Niemożliwe, ja coś przewidywałem. To jest normal game, tu się można bawić. Dostajemy 2,5 HP za każde 10 bany. O, spoko. No, nie pamiętam jaka była jego pasywka. Przyjemna sprawa. Chwila, czy z tego się dostaje manę? A, z tego się dostaje manę. Właśnie też ludzie rozkminiali, dlaczego się kupuje kilka tych pierścionków. Bo często się widzi po 2, 3, nawet niekiedy 4 te sile zakupione. I właśnie jedna opcja jest to, najwyraźniej, że ta mana jest bardzo przyjemna, bo daje wam HP-ka. I druga opcja jest taka, że... Patrzcie na to, że... kupujecie to za 350, a sprzedajecie za 245. Także za 105 tylko golda tracicie, bo później to oczywiście sprzedajemy to, prawda? Nie robimy z tego medżanki. O, fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, oni są full AD, więc trzeba będzie się full armor robić. Pomocy chcesz, gościu? Zapraszam. Czy ja zaczynam z E czy z Q?
Chyba Skoł. Sobie tego nie sprawdziłem niestety. Ale spokojnie. No nie wiem, Sinch chyba nie może być jakiś bardzo trudny, prawda? Nie wiem. Przekonamy się. Dobra, jeszcze trutkę puściłem. I spadam. Żebym tylko zdążył. Co to on ma na tym? Co to jest na plecach? Nie wiem. Dziwne. A więc tak się zaczyna nasza walka. Trzy potiony ma. No dobra, dobra, spoko. Ile wziąłem? O, ja wziąłem wszystkie miliony. Wow. Niespotykane. Dobry wielka chyba Sinch nie powinien być taki zły, tak mi się wydaje. Nie wiem, o, na drugim level muszę uważać. Chwilę, czemu ona ma drugi level? A chociaż nie, dobra, drugi wave już wyczyściła. Nie wiem, co normalne akurat. A, ciężko będzie CS-ować pod tym, pod turretem. O nie. Ale dużo dostaje od niej. No nie za łatwo. Tutaj nie wezmę żadnego CS-u, halo. 4 do 12, no nie. No problem, problem. Niemały. Gram w ogóle z tym Deathfire'em. Widziałem, że albo ludzie grają z Deathfire'em, albo z Colossusem. Ja stwierdziłem, że ja jestem YOLO player i biorę Colossusa. Myślałem, że skoczy. A, nie będę brał W, tylko wezmę Q. Cholera. Ty, myślałem, że się będzie bił. Ja bym się wbijał we mnie, no. Ale co chodzi z damage, co nie? 180 samej trutki dostał? Możliwe? Nie, chcę ciężarówkę. O, już ty gnoju. No nie, no patrz się na to. First bladuje, a w poprzedniej grze. Nie pamiętam, ja miał S2-5. Często tak jest. Jak ktoś gra z tobą, to gra totalny piach. A jak jest przeciwnej drużynie, to kurde, nagle się budzi Faker w nim, no jak to jest? Oj, nie wiem, jak z tego kusie. Jak tego ku używać, żeby było użyteczne przy nasitowaniu. Za cholerę, nie wiem. Ja mam już potiona. Nie! Jak ja to zrobiłem? Nie mam żadnego pojęcia. Ale podoba mi się. Nie! O! Dobra, żyję. Dobra, idę po pierścionki. Dwa pierścionki. Ubieram. Dwa pierścionki. Szkoda, że nie stać mnie na to. A, wezmę tak. I jest spoko. Dobra, no, dobry start. O, w ogóle dwa staki na każde się wbiło? Nie, 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 dobra, to jest jakiś bug tylko. Z tego co widzę. Bo dostaję tylko z jednego, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, trutka wzięła. No i to jest dobry start! Ja tu się naprawdę bałem tego Singena. Mówię, nie potrafię tę grać za cholerę, no. A jakby ją rzucił, to było fajnie. Bo dostał od turę tu coś. Ma ten sam level, ale ja mam dużo do CS-u do wzięcia, więc. Nawet spoko. Chciałem ją rzucić, kurczę. Następnego muszę katalista zrobić. Ninja Tabi będę musiał zrobić. I będzie w porządku. Myślę. Takie wymiany są całkiem niezłe dla mnie, jak mi się wydaje. Zmrodźmy to. Jezu, nie cierpię, jak ktoś ogólnie gra tym singlem. To jest tak irytująca postać, masakra. Ale dobra postać do one-trickowania, takie mam wrażenie. Że jak ktoś ogarnie ten pik, to można dużo, dużo pograć dobrego. Daleko zajść, tak mi się wydaje. Jest tutaj? Nie ma. O, to mogę spuszować chyba. Czy mogę? Powinienem wręcz. Dobra. Jejciu, no CS-owanie. Nie dość, że nie potrafię CS-ować ogólnie, to tym singenem jest jeszcze ciężej, mam wrażenie. To jest masakra jakaś. Okej, cofnął się po long solda, no to niewiele. Cholera. O, tego turret-shota to niekoniecznie chciałbym mieć. A ten w ogóle Yasuo w dżungli znowu. Ostatnio też pamiętam, że był. Co mi to daje? Okej, te wszystkie statystyki mi to daje. Ale nie wiem, czy gościu mnie nie może wysadzić na combo. Czekaj, czemu ja w ogóle tego Warda nie zagrałem? Zróbmy to. No i dobra.
Ja myślałem, że trochę więcej minionów zostaje. Zostanie Temon, ok. O, mogliśmy zostawić kilo, gościu. W ogóle tutaj jakoś zrobili opcję, że jak się E rzuci gościa w W. O, Diana, co? Ty, no ale weź. Postaw. Dostałeś kila. Co jeszcze będziesz chciał? Miliony ode mnie? Nie przesadzasz? Mogę sobie coś na troszkę pozwolić. Dobra, no i pie... O, nie, ciężarówka. Cierpię ciężarówki tracić, ale zawsze trawię. I patrzcie, to jest trochę... Aha, dostajemy tylko z jednego Dark Seala w ogóle. A, myślałem, że z każdego. No tak, nie można, no bo to jest 6 unik pasyw, dobra, głupi jestem. Ale jak mówię, no ani razu nie grałem tym Singedem, także... Mam wymówkę. Dlaczego, nie wiem. O, może zrobię tak... I chyba od many zaczynam, prawda? Dlatego, że mana mi daje HP. Ale czy to się tak opłaca? Nie wiem, czy to się kalkuluje na tyle, żeby się opłacało. Ale, okej. Okay. No niestety nigdy się nie zagłębiałem w te matematyczne sprawy Singeda. Ten potion działa bardzo fajnie z Dark Sealami, dlatego go robię. Ogólnie plan jest taki, żeby zrobić Glorię, zrobić Ninja Tabi i nie wiem, później zrobię, może Frozen Herta zrobię, no. Myślę, że tak to będzie działało. Siemanko. O, chora. Dobra, niech się skończy shield. I tyle. No działa w tym Riven, działa, kurde, no. A czy nie wiem... O, czemu ja dostałem aero? To mi nie było daleko. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ten gościu jest słaby na Riven. Ale nie, naprawdę mi się wydaje, że... Taki dobry Singed to powinien bić taką dobrą Riven. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. Nie mam pewności. Ale takie mam wrażenie. Wezmę tam jeszcze falę i spadam. No nie ma co dłużej siedzieć. Okej. Okay. Natury to za prędko to ja nie wezmę niestety. O, złoto na bocie. Turę dopadł. 750. A może jednak wezmę to? Może mi się uda. Ona nie ma ultimate'a. Czy ona jest groźna dla mnie? Nie jest jakoś bardzo w sumie. No i fajnie. Dobrze stradeowałem. Zastanawiam się a propos tego Colossus versus właśnie Deathfire Touch. No Colossus też się wydaje spoko. Znaczy, problem Colossusa jest taki, że został znerfiony, prawda? Oczywiście. Nie jest już taki świetny jak był. Ale tak daje... Powinien dawać radę i tak. 15 ulti Gobot. Okej, okay. Dobra. To jest. Aha, nie, oni idą na mida jednak. Nie, okej. Okay. To idę na bota. Jak przestało na top lanera, dobra. Mam na Ninja Tabi? Mam, no i to jest idealne. Piękne. Superanskie. Tutaj też to działa tak, że ten katalizm. Jak to było? Że zużywanie many daje nam HP. Czyli za każdym razem jak mamy włączone Q, to też się leczymy troszkę. Co, strasznie fajna sprawa, no. Mówię, ten build, no... Chwila, czy ja powinienem być na mida? Ej, gościu. No dobra, idę na mida. No, okej. Okay. Teleport czy nie teleport? A, dam teleport. A, trochę szkoda. Znaczy... Chyba dobrze to zrobił, tak mi się wydaje. Jezu, jaki slow. Dobrze chyba zrobił tą Dianą, że poszedł na bota, bo tak się powinno rozgrywać ogólnie, ale ja nie byłem tego świadom, że to zrobi. O, Exhaust, gościu, grasz! Na tym Yasuo. O Boziu. Nie zobaczyłem tego. Exhaust ze smite'em. No dobra. Zwariowany gościu, bo zwariowany, no ale okej. Okay. No widzę, że nasz botlane tam całkiem nieźle sobie daje radę. Bym powiedział, no chodź, chodź. W ogóle było coś takiego jeszcze chyba, że można dać ten auto-atak podczas rzutu, jeśli się nie mylę. Czy to jest takie coś, co trzeba potrafić tym singlem? Dawajcie, mogę go rzucić.
Masz i padnie? Jo. O lolo. Dobra. Też padnie? Come on, on. O, coś, zatrzymałem się. Czemu? Miał laga. Aj, lipa, lipa. Może go złapię? O, z Bloodlustem gra w ogóle. Ten, nie wiem, branie Bloodlusta do dżungli ogólnie jest śmieszne, bo Bloodlust nie działa na minionach w dżungli. No to było niezłe. No plus jest taki, że Yasuo dostaje, znaczy dostał killa, dzięki czemu teraz dostawał golda na sobie, prawda? Więc to było dla mnie w sumie dobre, że ten jest nie się wywalił. 3.24 się leczy, to jest chyba właśnie z tego, jak z katalista, tak mi się wydaje. A mam na glory już. Mogę tać na jeszcze. A może by tak Majinkę zrobić? Dobra. On już to weźmie. Nie muszę tutaj zostawać. Nawet ta Diana, kurczę, zaczęła orać u nas. Nie powinna raczej early game ogólnie wygrywać. Ta postać bym powiedział. O, na razie zostawię tak jak jest. Ta Gloria działa bardzo przyjemnie, bo jak odpalacie tę Glorię i macie naprzeciwko przeciwnika, to się bardzo przyspieszacie. I jest dobra do inicjacji po prostu. Odpalacie Ghosta, odpalacie Glorię, odpalacie Ultimate'a i zasuwacie. Jak wariaty. Że taki Ezreal, który no, zazwyczaj może uciec, czy taka Riven, czy Yasuo, no nie powinni dać rady uciec takiemu Singedowi. O, już myślałem, że stracę. No jak na razie sobie mogę ignorować tego Eza tak naprawdę. O, jeszcze Ocean Drake'a dostałem, super. Dzięki temu będę się leczył, jak jestem poza walką. No i to jest idealnie dla mnie. Świetnie. Może bym tą Riven podjął? Oj, co? Gdzie ty idziesz? No co ty? Dobra, wyczyszczę. Nawet CS-y są niezłe w sumie. Nie jest tak bardzo źle. Sporo przegapiłem, ale jakoś jako tako wyszło. O, nie padnie od minionów. Aj, nie było widać przeciwników. Chyba musi być mój. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam to Riven chociaż. Uch, ta Rivenka 06. No to jest jednak problem właśnie tych gier na normalach, że często są takie gry takie nijakie po prostu. Że dostaniesz jakiegoś takiego totalnego gościa nieogarniętego i sobie myślisz, o kurde bele, ale jestem dobrym singlem, prawda? A tu idziesz na rankeda i byle jaki gościu z ogarnięciem cię rozwala. Więc no właśnie. Także te normale bywają strasznie mylące niestety. Także na normalach można sobie fajnie potestować w ogóle, ale nie powinno się raczej brać tego, tych wyników z normali na zapewnik, co nie? Ale fajnie, że jako tak to wyszło. W ogóle jak mam to kół odpalone, to cały czas się leczę od tego katalista. Czy aktualnie to od Glory. Nie za wiele mi robi wrażeń. Aż wydaje się odpuścić. Tyle, że może skoczy. Ale nie, nie jest na tyle głupi. Niestety, niestety. Tutaj widziałem w ogóle, że tego Zero to jeszcze grają. Może bym to zrobił w sumie. Może tak uczynię. Nawet się nie tak ciężko CS-uje. Tylko na początku są problemy jednak. Chciałbym ten turret zebrać już. A, ale to się nie uda. O, dobra. Straszę gościa. O nie, za dużo chciałem. A myślałem, że jak się... że dam radę, ale nie, nie dałem. A który ma te staki? Ten pierwszy ma te staki. Dobra, więc sprzedajmy tego. Chyba to zagramy? Nie no, w takich typowych buildach właśnie Singera widziałem, że grałem tego z Zerota. Dobra, no kupiło się. Ten demasklejt byłby też przyjemny. Ale Zerot mi się podoba. Żeby robić jakąś tam presję tymi żuczkami śmiesznymi. 1500 mi potrzeba. Dobra, daję.
Mogę o wiele szybciej tego ghosta palić. No, zdecydowanie. A teleportacja? A, dawaj. Czemu nie? Nie bardzo widzę i tak jakąś opcję na użycie tego teleportu, więc zróbmy tak. Czy ja mogę wjechać na tego mida? Znaczy, najpierw jakbyśmy. O, cholera. A, luzik. Jakbyśmy wszyscy poszli na bota i wzięli ten inhibitor, no ale dobra. Okej, okay, więcej nie zrobiłem. Tak, ja mam zadanie robić po prostu. Po prostu win. Taki zamęt siać u przeciwników w drużynie. Aj, myślę, że zdarzy. No lepszy, lepszy, nie powiem. Leczonko, miłe. A 150 zł mi trzeba na żuki. Więc o, tutaj mam 30. Jeszcze grompa bym wziął, albo jednego wave'a i w sumie spoko. Jestem ustawiony. Ustawię takie warda. Ta wizja. Znaczy ta. Ten wave, chciałem powiedzieć. Mogę w sumie Q trzymać cały czas odpalony. Patrzcie, jak się leczy dzięki temu. Mega przyjemne. O nie, jednego zaraz zgubiłem. Dobra, wezmę jeszcze tego wave'a. W sumie ich blue wstaje. Ale nie wiem, takim singenem się długo robi raczej baron, tego, blue buffa. Więc nie wiem, czy to jest taki świetny pomysł. Dobre jest to, że za każdym razem jak używacie E, to automatycznie odpala się śmiech. Jest fajne. Czy irytujące dla przeciwnika na pewno, ale fajna opcja. Ja chyba wezmę. Nawet nie próbuj tutaj Diana iść, to jest moje. Gościu, nie po co tutaj tyle czasu spędzam, żebyś mi przeszedł i go wziął. Nie masz szans na to. Coś tam chciał robić. Nie, nie, nie. Ja tutaj kombinuję. Chciałbym ten inhibitor wziąć. Może tak powiem grę z drużyną. No, teraz młotkiem coś. Ach, remonty, remonty. Ja się boję tej. Jak ja się będę wyprowadzał do nowego mieszkania, to jest właśnie całkiem nowy blok. I tam dopiero będzie problem z remontami u sąsiadów. Ja coś czuję, że tam będą wszyscy remontować na samym początku, no bo to są, tak jak mówię, to jest nowy budynek, będzie postawiony. I coś czuję, że przez pierwsze, nie wiem, pół roku, coś takiego na nowym mieszkaniu, cały czas będzie słychać remont. Ale mam w planach właśnie sobie zrobić tak pokój, żeby mieć wygłuszone ściany, więc zobaczymy, ile to będzie dawało na takie remonty. Jednak jak ktoś jakąś tam super wiertarą będzie wiercił, to nie wiem, czy to dużo pomoże, więc no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ale trochę się właśnie obawiam tego wprowadzenia do nowego mieszkania. Bo nie będzie spokoju tam ani trochę. Bo ile pewnie my sobie zrobimy tam, no nie wiem, no pewnie w jakieś 3 miesiące może to mieszkanie, no to niekoniecznie wszyscy muszą mieć takie podejście, prawda, że od razu się wprowadzają. Tego dopiero po jakimś czasie, a my już będziemy chcieli mieszkać, a oni dopiero wtedy będą robić remont. A ja chcę streamować, chcę nagrywać na YouTube'a. A tam będzie po prostu cały czas hamider. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Cóż to będzie. A ciekawy jestem sobie, czy takie wygłuszenie ścian dużo da? Nie wiem. Mogę takie żuki dać, czemu nie? Muszę się popytać w sumie ludzi, którzy się tym w to się bawili. Wyciszanie właśnie mieszkania, czy tam pokoju, no ogólnie. Jak to wygląda sprawa, bo się jeszcze nie orientowałem nic, ale no, mój pokój będzie na pewno wyciszany. Na 100%. Dobra, jazda. Nie użyłem w ogóle tego nowu śmiesznego. Dawaj, dawaj. No co, nie skoczysz? No nie. Aj, nie zdarzyłem.
Jezu, do nikogo nie mogę dotrzeć. Co za bieda. O, nie zażyłem. O, nie. Dobra, żyję. Cały czas kółko odpalone. A pamiętam, że kiedyś się grało jeszcze ten, z kropelką tego Singeda. W sumie czemu się go nie gra już? Ho. To jest pytanie. No nie wiem. Dziwne, bo w sumie też ta kropelka powinna być spoko. Chyba. No bo dostajesz bardzo dużo many. Później dostajesz shielda. Nie wiem. Nigdy jakoś mnie aż tak bardzo Singed nie zastanawiał, żeby się tam orientować w nim, jak to wszystko wygląda. Też do jakiejś super mety nie wszedł. Tylko właśnie ten Singed... dużo ludzi właśnie mówi, że ten Singed jest bardzo dobry na tanków. No chyba raczej nie przeżyje tej sytuacji, co? No niestety nie. Że dobry jest na tanków, no bo wiadomo, no nie zabijesz takiego Singeda takim tankiem, a jesteś irytujący, cały czas biegasz. Cały czas jeszcze w teamfightach przerzucasz ludzi, prawda? A dlatego jest właśnie przyjemny. No tylko też jest spory problem tego Singeda, że on nie ma chyba aż tak dużego wpływu na grę, jakbym powiedział. Chociaż mogę się mylić. Nie wiem. To was to. Ha. Na razie nie będę kupował. Zresztą i tak chyba już będzie koniec gry. Dobra, to sprzedam to jednak. Albo. Ty. Zresetował. O nie, przecież na to. Zresetowałem sobie staki. A nie, jednak nie. Jednak nie, dobra, już myślałem, że taki bug jest. Zrobimy Jake'ę, no. No patrz, no to już jest koniec gry. Już jest końcóweczka. Pójdę topem. Przepuszczać. Zrobimy Jaję, może. Uuu, jednak trzeba było do bazy. Może wystakujemy Jajkę i będzie super. Problemy, drużyna. Pójdźmy na barona, no nie ma co. Chwila, wezmę tego wave'a jeszcze. No i do końca go wziąłem. A, to pomoże, dobra. Idę. Róbcie. Dobrze wam idzie, ja takie wardy dam jeszcze. Okej. Okay. To stanowa Diana w ogóle. Takie spoko wygląda chyba. Blood Moon. Wygląda okej. Gościu. Oj, się nie dogadaliśmy. Chyba nasz mnie zabije. Dobre to było. Fajnie wyszło, niepotrzebnie odpaliłem jedynkę. Ta jedynka, ta gloria działa tylko wtedy, kiedy jesteście twarzą do przeciwnika. Ja byłem odwrócony, więc nie wiem, po co ją odpaliłem w sumie. Głupi ruch z mojej strony. Nieprzemyślany. I teraz na cooldownie jest. No. Wziął reda. Tutaj sobie możesz zobaczyć, ile tego reda ma. Więc to łatwo się domyślić, że dopiero co go wziął, prawda? Pik. No i teraz stanąć po prostu przy minionach. A jeszcze mogę żuczki dać. I miniony zrobią całą robotę. Ja mogę sobie teraz stać tutaj. No i tak to wygramy. Mogę zacząć nawet tańczyć. I te miniony powinny skończyć grę. Cały czas tańczę. Ja cały czas tańczę. No tak to działa. Jak macie trzy inhibitory wzięte, to z każdej linii wychodzą po dwa te ogromne miniony. Jak to nazywamy? Pudziany na komentowanie LCS-ów. A nie zdążyłem napisać GG. Gdzie moje maniery? No poszła gierka, tylko to jest podobno, znaczy... To jest przeciwna gra tego, co było w poprzednim EZDOA w Sejonie, czyli po prostu jednostronna gra, ale w drugą stronę. I to jest taki właśnie problem, że rzadko kiedy dostajesz taką dobrą, wyrównaną grę na normalach. Takie mam wrażenie po prostu. Tyle. Także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy, na inne filmy na YouTubie i życzę wam miłego dnia. Bye bye.